Jest 28 listopada, Kryspina Rogowska, witam i zapraszam na Tyle Dzień, a co w nim. Grzegorz Czubakowski nowym komendantem bełchatowskiej policji. Radni w sprawie skargi na działania starosty w związku z niepodjęciem działań dotyczących PKS. Społeczna lodówka stanęła w Szczercowie. Łamigłówka ortograficzna w Herbercie. Kibice podejmą kolejne kroki w walce o GKS. Wywalczyli awans do Centralnej Ligi Juniorów. Bełchatowianie pokonali stołeczną drużynę. Zmiany personalne w bełchatowskiej komendzie policji. Od wczoraj nowym komendantem jednostki jest inspektor Grzegorz Czubakowski. Rozkaz personalny nowemu komendantowi wręczył inspektor Andrzej Łapiński, komendant Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. Inspektor Andrzej Łapiński podziękował za 6 lat służby w bełchatowskiej komendzie inspektorowi Karolowi Mylczarkowi, który teraz będzie szefem jednostki Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie. Doceniam służbę pana komendanta i szanowni państwo, dziękuję panu komendantowi publicznie za 6 lat w Bełchatowie. Komenda w tym czasie, szanowni państwo, osiągała doskonałe rezultaty. Poziom dyscypliny w jednostce był na poziomie bardzo dobrym, nie boję się powiedzieć. Zresztą wspólnie operowaliśmy między innymi w ramach zagrożeń na elektrowni, w ramach zabezpieczeń przejazdów, meczów piłkarskich. Natomiast podjąłem decyzję, szanowni państwo, że po 6 latach, ponieważ mniej więcej tyle samo w stażu w jednostkach mają panowie komendanci, zamienię ich miejscami, żeby mieli szansę prowadzić pewnego rodzaju świeżość w swoich jednostkach. Jak podkreślił komendant wojewódzki, inspektor Mylczarek dał się poznać jako doskonały organizator i budowniczy. Przez 6 lat przeprowadził wiele inwestycji zarówno w bełchatowskiej komendzie, jak i w komendach podległych. Inspektor Łapiński podkreślił, że bardzo dobrze ocenia pracę jednostki pod kierownictwem inspektora Mylczarka. 6,5 roku pełniłem służbę na gościnnej ziemi bełchatowskiej. I było to, powiem szczerze, po czasie spełnieniem moich marzeń i zawodowych, i prywatnych. Jesteście fantastycznymi osobami. Mówię tutaj o swoich policjantach, ale również o zaproszonych gościach. Zrobiliśmy tak niesamowite rzeczy tutaj w Bełchatowie. Rozmawiałem ostatnio z panem prezesem i powiedziałem, że wspólnie razem popełniliśmy parę czynów bohaterskich i mnóstwo dobrych uczynków. Drodzy państwo, gdybyśmy, tak mówię, wspólnie razem policzyli te osoby, albo chcieli zaprosić te wszystkie osoby, którym uratowaliśmy życie, zdrowie, albo znacząco poprawiliśmy, uratowaliśmy sytuację życiową, to wierzcie mi, że nie zmieściłby się na tej sali. Teraz będę pełnił służbę na południu naszego województwa, w dzielnym powiecie pajęczańskim. Chciałem wam za współpracę bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję bardzo. Nowym komendantem bełchatowskiej jednostki został inspektor Grzegorz Czubakowski, który dotychczas prowadził jednostkę w Pajęcznie. W nowej jednostce życzę, żeby pan komendant świetnie się odnalazł, znalazł język wspólny ze świetną załogą. No i żeby pan komendant trzymał co najmniej taki poziom jak dotychczas komendant Karol, a nawet lepszy. Wielkim zaszczytem jest to, że mam możliwość od dnia dzisiejszego kierować taką jednostką jak Bełchatów. Dużo ciepłych słów, dobrych słyszałem na temat policji bełchatowskiej. Wiem, że pracują to fachowcy, profesjonaliści. Proszę państwa, ja nie mam zamiaru wydawać jakichś teraz gwałtownych poleceń, gwałtownych zmian. Mówiąc kolokwialnie, nie mam zamiaru tu robić rewolucję, mam zamiar kontynuować to, co robił mój kolega Karol. Odchodzącego komendanta żegnali funkcjonariusze bełchatowskiej komendy, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych i podmiotów współpracujących. Wracamy do sprawy PKS Bełchatów, na którego działanie skarży się pan Ławski. Chodzi o kursy Bełchatów, Pabianice Bełchatów, na które pan Ławski ma wykupiony bilet miesięczny, a mimo to zdarzyło się, że nie był zabierany z przystanku lub autobusy spóźniały się. Pan Ławski pisze skargi. Wczoraj na sesji Rady Powiatu była rozpatrywana skarga na panią starostę. Przypomnijmy, że spółka podlega właśnie powiatowi.
Pan Ławski złożył skargę na panią starostę. Ta dotyczy braku działań w sprawie PKS-u. Krzysztof Jewgiejuk z Komisji Skargi Wniosków Rady Powiatu uznał ją za niezasadną, ponieważ działania były podejmowane. Dorota Pędziwiat spotkała się w tej sprawie zarówno z prezesem PKS, jak i z samym skarżącym. Przekazała również sprawę Radzie Nadzorczej Spółki PKS, która miała się nią zająć. Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznaje skargę na działanie starosty jako bezzasadną. Niemniej jednak chcielibyśmy zwrócić, że należy podjąć szereg działań usprawniających funkcjonowanie PKS w Bełchatowie, która miałaby ułatwić ludziom podróżowanie do pracy. Bo o ile możemy pochylić się nad tym i uznać to za jakieś usprawiedliwienie, że opóźnienia mogą wynikać z niezależnych czynników, powiedzmy roboty drogowe czy warunki atmosferyczne, o tyle nieplanowanie właściwe taboru do przewozu, no tutaj chcielibyśmy, żeby spółka podjęła w tym obszarze pewne działania. Jewgiejuk zwrócił jednak uwagę, że problem jest i należy go rozwiązać. Podczas sesji wywiązała się dyskusja. Niosę interpelację, która będzie miała na celu wskazania działań podjętych przez spółkę PKS Bełchatów po spotkaniach z zarządem powiatu, mających podnieść jakość wykonywanych usług w przewozach pasażerskich. Bo uważamy, że zarząd spółki posiada narzędzie do analizy obłożenia na podstawie ilości biletów sprzedawanych poprzez kasę fiskalną. Można również pozyskać informacje od kierowców obsługujących dane kursy, gdzie i kiedy ten tabor powinien być posyłany na trasy, tak żeby zapewnić bezproblemowy przewóz pasażerów i wykorzystywanie tych analiz do planowania taboru kierowanego na trasy. No ja się nie dziwię człowiekowi, że się irytuje, bo ma prawo się irytować. No, wykupił bilet miesięczny, czyli zawarł, krótko mówiąc, z firmą jakąś umowę, tak? Zawarł umowę, za którą zapłacił, czyli on się wywiązał ze swojej części umowy i oczekiwałby, żeby autobus, środek transportu, który obsługuje daną trasę, wywiązał się ze swojej części umowy, czyli zabrał go i dowiózł do docelowego miejsca, czyli do pracy. Ma prawo tego oczekiwać w ramach tej umowy, która została zawarta, bo bilet miesięczny jest takim potwierdzeniem tego typu umowy. I ja nie chcę w tej chwili ganić prezesa Rady Nadzorczej czy Zarządu Powiatu, bo nie o to chodzi. Spróbujmy wypracować jakieś sposoby na to, żeby ta jakość usług stale wzrastała. Bo jestem w stanie zrozumieć, że jest wypadek po drodze i no nie da się przejechać. To nie jest mała osobówka, gdzie wciśnie się w jakąś wąską uliczkę i przejedzie. No jest to większy samochód przewożący kilkadziesiąt osób i może mieć problemy. To jest uzasadnione oczywiście. Natomiast no, też można, dobrze, że temu człowiekowi zaproponowano zwrot kosztów, to chociaż o tyle dobrze, ale on dalej jeździ. To też nie rozwiązuje sprawy, bo za chwilę się może zdarzyć kolejna sytuacja, że na następny kurs się nie załapie, zostanie na przystanku. Nam jest niepotrzebny szum w mediach, rozpatrywanie tego tematu. Niepotrzebne są chyba, jak jest zapis, kilkakrotne spotkania pani starosty z osobą skarżącą, z dyrektorem PKS-u. Z tego, co czytałem i pamiętam, to skarga dotyczyła nie tylko kwestii zwrotu środków finansowych za bilet czy za zakupiony bilet jednorazowy. Kwestia dotyczyła również pewnego rodzaju stosunku, traktowania tego człowieka, który wydzwaniał do PKS-u, gdzie został traktowany w sposób dosyć niekoniecznie grzeczny. I on prosi o wyciągnięcie konsekwencji wobec tych osób. W tej chwili mamy tylko i wyłącznie aspekt finansowy. Ja zwracam Państwu uwagę na jedno pismo, które tutaj było z dnia 4 października, czyli po zwróceniu dopiero pisma do PKS-u. W odpowiedzi na Pana pismo uprzejmie odpowiadamy, że Pana uwagi i pretensje są zupełnie uzasadnione. Zwracamy na Pana konto kwotę 8,50 zł i przepraszamy za trudności i niedogodności. Tam również w następnym dopiero etapie kroku zostały zwrócone mu środki za bilet miesięczny. Czyli tutaj mieliśmy pewnego rodzaju eskalację tego konfliktu, zupełnie niepotrzebną, bo ten temat można było załatwić szybko, zdecydowanie, bez rozważania w różnych gremiach.
Radni pytali o to, czy Rada Nadzorcza spółki podjęła jakiekolwiek działania. Chodzi również o wyciągnięcie konsekwencji wobec pracowników spółki, na których zachowanie skarży się pasażer. Naczelnik Wydziału Skarbu w starostwie poinformował, że stanowisko w tej sprawie Rada Nadzorcza przedstawi pisemnie. Rada Nadzorcza zajmowała się przedmiotowym tematem podczas wspomnianego posiedzenia. Będzie to ujęte w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej, który zostanie formalnie przyjęty na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza niejako wskazała prezesowi, żeby, że tak powiem, przeprowadzić odpowiednie postępowanie z pracownikami w kwestii ustalenia pewnych zasad, jakimi pracownicy powinni się kierować w stosunku do klientów. Że tak powiem, uczulono zarząd spółki na to, żeby zwracać uwagę pracownikom na sposób komunikowania się z petentami. Również zarząd spółki, z tego co dobrze pamiętam, ma przygotować taką informację na temat obłożenia, w cudzysłowie obłożenia przede wszystkim tej linii, ale również taką analizę przygotować obłożenia innych linii autobusowych, żeby po prostu ustalić, czy ta sytuacja jest sytuacją ciągłą, czy ona się powtarza cyklicznie w przeciągu miesiąca, czy wystąpiła jednokrotnie, dwukrotnie, żebyśmy też mieli pełną wiedzę z tej drugiej strony, z jakim zjawiskiem mamy tutaj do czynienia. Oczekujemy od PKS-u jako gremium decyzyjne z poziomu Rady Powiatu bardzo wiele, nie dając nic w zamian. Aby poprawić jakość usług w PKS-ie, trzeba tą spółkę spróbować dokapitalizować i może nad tym powinniśmy się zastanowić, aby autobusy, ilość tego sprzętu była adekwatna do oczekiwań. Ponosimy bądź co bądź współodpowiedzialność za transport zbiorowy na terenie powiatu bełchatowskiego i mamy do tego instrument w postaci spółki, której jesteśmy właścicielem. Ale aby pokazać też troszeczkę inną stronę, trzeba spojrzeć również na problem wnoszony przez skarżącego, który poza wszelką wątpliwość potwierdzony jest jako stan faktyczny, ale stan prawny jest zupełnie inny, ponieważ spółka i PKS jako przewoźnik dla osoby posiadającej bilet miesięczny z regulaminu, który funkcjonuje dla sprzedaży biletów miesięcznych i realizacji przewozów, nie ma obowiązku zapewnienia właścicielowi biletu przejazdu. W ramach, owszem, jest taki obowiązek w ramach posiadanych możliwości przewozowych na danej linii. I pamiętajmy również o tym, że przeładowanie takiego autobusu i kierowca, który realizuje taki kurs, kiedy pozwoli sobie na zabranie więcej pasażerów niż wynika to z zapisów w dowodzie rejestracyjnym, skutkuje jednym. W przypadku kontroli przez policjanta, czyli służby uprawnione i sprawdzenie faktycznego stanu, jeżeli jest to przekroczone w stosunku do zapisów w dowodzie rejestracyjnym, kierowca taki obligatoryjnie traci prawo jazdy na 3 miesiące. Nikt kierowcy nie namawia, a tym bardziej nie zmusza do tego, żeby zabierał większą ilość osób, aniżeli może przewieźć, bo zdajemy sobie sprawę z tego, jakie są konsekwencje. Wskazywaliśmy na to, na sposoby, w jakim można temu zapobiec, czyli można podstawić większą jednostkę, która zabiera więcej osób, można nie zabrać pasażerów, którzy jadą incydentalnie, nie mają biletów miesięcznych, można sobie w jakiś sposób poradzić. Natomiast mówienie, że jeden facet, który się gdzieś tam nie zabrał na autobus i ma pretensje, to chyba nie tędy droga. Ostatecznie za uznanie skargi za niezasadną głosowało 17 radnych, 4 wstrzymało się od głosu. Wczoraj radni powiatowi przyjęli również projekt uchwały zatwierdzający stawki obowiązujące w 2020 roku za usuwanie pojazdów, ich rozładunek i transport z dróg powiatowych oraz za parkowanie na parkingu strzeżonym.
Za usunięcie pojazdów, holowanie i rozładunek radni zatwierdzili następujące stawki. Rower, motorower 100 zł, motocykle 200, pojazdy do 3,5 tony. Koszt 450 zł, pojazdy o masie od 3,5 do 7,5 tony 570. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 tony do 16 ton 800 zł. Radni uchwalili stawkę 1200 zł w przypadku pojazdów przekraczających masę całkowitą 16 ton oraz 1400 dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Stawki za odstąpienie od holowania ustanowiono na wysokości połowy podanych stawek wyżej. Za każdą rozpoczętą dobę przechowywania odholowanego pojazdu na parkingu strzeżonym w zależności od rodzaju pojazdu uchwalono stawki wysokości od 11 do 104 zł. W Czercowie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy 3 Maja 6 stanęła społeczna lodówka, gdzie można zostawić jedzenie dla potrzebujących. Żywność nie musi trafić do kosza. Z takiego założenia wyszła Monika Wyszatycka, pomysłodawczyni tej inicjatywy z Czercowa. Bardzo proszę. Brawo! Brawo! Uważam lodówkę społeczną za otwartą. Otwieramy wspólnie, chodźcie. Proszę, proszę. I zobacz. Proszę. Także bardzo zapełniona przyjechała. Poprosiłam przewodniczącą Komisji Zdrowia, żeby się dopytała, w jaki sposób możemy tutaj zamontować taką lodówkę społeczną. Lodówka społeczna, no przydatna, nie ma co ukrywać. Tak, bo chyba w każdym gospodarstwie borykamy się z tą sytuacją, że mamy coś nadmiar, a nie wiemy, co dalej zrobić. A pewnie duża część osób będzie chętnie tutaj zostawiała nadmiar tego jedzenia. W każdej chwili można zajrzeć i zobaczyć, czy coś jest. Bardzo się cieszę, że też to jest przed świętami, bo z takim nadmiarem jedzenia, żywności borykamy się zawsze po świętach. I sądzę, że to też spełni swoją rolę właśnie w okresie poświątecznym. Inicjatywa wyszła od naszej radnej, pani Wyszatyckiej, która widziała właśnie takie lodówki jeżdżąc po Polsce. Na ten pomysł zgodziliśmy się. Od razu tutaj nasza pani kierownik podjęła inicjatywę szukania takiej lodówki. U nas jest bardzo dużo jedzenia. Ja mówię nawet o sobie, gdzie faktycznie tego jedzenia po świętach zostaje bardzo dużo. Dla ludzi ubogich czy samotnych na pewno będzie to bardzo duży plus. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że doszło do tego, że dopięliśmy i ta lodówka powstała. Tutaj również pani przewodnicząca Komisji Zdrowia zaangażowała się w tą akcję, bo jesteśmy w tej komisji. Także dla mnie jest to naprawdę bardzo wspaniała rzecz dla naszych mieszkańców. A naprawdę trochę tych mieszkańców jest takich, którzy potrzebowaliby. Ja nie mówię o tym, że ich nie stać, ale jeżeli ktoś jest samotny, z miłą ochotą przyjdzie i weźmie coś, co nam w domu już nie jest potrzebne. Spotykamy się tutaj na okoliczność otwarcia społecznej lodówki w gminie Szczerców. Inicjatywa wypłynęła z Rady Gminy Szczerców. Następnie dzięki podjęciu odpowiednich działań, a przede wszystkim dzięki nawiązaniu współpracy z Jankiem Piątkiem, który jest założycielem Fundacji Weź Pomóż z Wrocławia, udało się dzisiaj tą lodówkę w naszej gminie zainstalować. Powiem więcej, ta lodówka trafiła do nas właśnie z fundacji zupełnie za darmo. Oprócz tego na okoliczność dzisiejszej uroczystości została zapełniona żywnością. Potrzeba jest zawsze, przede wszystkim chodzi też o to, żeby żywność nie marnowała się, tak? Czyli jeżeli ktoś ma w domu jakąś żywność, jakieś jedzenie, które mógłby, widzi, że nie wiem, kończy się data ważności, mógłby tą żywnością podzielić się, to jak najbardziej zapraszamy wówczas do włożenia tej lodówki, tej żywności do naszej lodówki i dzięki temu osoba ma też satysfakcję, bo wie, że z tej żywności ktoś inny może skorzystać, tak? Są osoby, które z różnych przyczyn tak naprawdę przyjdą i po tą żywność sięgną. Jaką żywność można tam zostawić? A czego nie ma? No, tak jak powiedziałam, przede wszystkim żywność zdolną do spożycia, tak? Czyli taką, która posiada jeszcze odpowiednio długą datę ważności. Żeby, jeżeli będzie to coś przygotowane przez inną osobę, czyli na, nie wiem, jakaś sałatka, jakaś zupa, dobrze byłoby, żeby to znalazło się w odpowiednim, szczelnie zamkniętym
zamkniętym pojemniku, żeby też no, nie uległo rozlaniu w tej lodówce podczas wyciągania. Dobrze byłoby, żeby była opisana ta żywność w takich przypadkach, czyli kiedy została przygotowana, jeżeli są tam jakieś alergenty, to żeby dobrze było, jakby było wypisane, tak? No, na pewno nie zostawiamy tam surowego mięsa. No, po prostu żywność, którą ktoś inny będzie mógł, tak, wziąć i przede wszystkim, no, żeby się też ktoś no, nie strób nadzwyczajnie. Panie, które tutaj pracują w ośrodku, zobaczyły, że jest taka potrzeba, że przychodzą ludzie głodni, prawda? A sami wiemy, że tej żywności jest mnóstwo marnowanej. Ja powiem taki przykład. We Wrocławiu tylko mam 3 sklepy, które biorę codziennie żywność i z tego mam buzetki, to jest ponad 25 ton żywności, która trafiałaby do śmietnika. Tylko z 3 sklepów, słuchajcie, to o czym my rozmawiamy? Szkoda. I to trafia do śmietnika. Ja powiem, koszty utylizacji to jest 500 zł tona. Więc nawet przy tych 25 tonach, tak, to jest, jakie to są pieniądze, które zostają w budżecie miasta, tak? A znowu są osoby, które jednak z tego korzystają i to jest miłe, bo te lodówki, powiem tak, to one łączą i idą do działania. Dlatego, że po prostu one wtedy żyją, dlatego, że są osoby, które przynoszą i są osoby, które z tego korzystają. A co jest najpiękniejszego, bo w wielu miastach, gdzie powstają takie lodówki, one żyją, naprawdę żyją. Ci ludzie młodzi, nie młodzi łączą się, jak kiedyś było, jeszcze od dawnych czasów, tak była niewidzialna ręka, że ludzie pomagali i odbijali tam gdzieś, że pomogłem, tak? Dzisiaj we Wrocławiu mamy prawie 300 osób, do których jeździmy, pomagamy. Są miejscowości bardzo małe, gdzieś tam po 3000 mieszkańców, fajnie to funkcjonuje. Ja uważam, że to nie tak. Ja uważam, że to po prostu mamy wspaniałe społeczeństwo, naprawdę bardzo wspaniałe, które mają takie serce, ja uważam, że które patrzą do drugiego człowieka, naprawdę. I to jest wspaniałe, bo uważam, że społeczeństwo mamy coraz bardziej świadome tego, że marnowanie, niszczenie, wiele rzeczy jest złe. Znamy nazwisko nowego mistrza ortografii wyłonionego w ramach dyktanda historycznego zorganizowanego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych BSTO imienia Zbigniewa Herberta. Najlepiej z tekstem poradziła sobie uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie. Przedstawicielka popularnej jedynki w niezwykle trudnym tekście popełniła zaledwie 2 błędy. W auli popularnego Herberta zorganizowano dzisiaj dyktando historyczne, czyli konkurs językowy, w którym wzięli udział uczniowie reprezentujący bełchatowskie szkoły. Generalnie wiadomo, że dyktando musi mieć różnego rodzaju wpadki, jakieś takie pomysły, że tak powiem, ortograficzne, które spowodują, że uczniowie nie wszyscy, że tak powiem, no jakby napiszą w odpowiedni sposób, tak, poprawnie. Ale myślę, że najważniejsze jest w ogóle spotkanie, najważniejsze jest praca, że tak powiem, z językiem polskim, i przyjemność z pisania i z poznania jakiejś ciekawej historii. Zdarzały się prace, gdzie było naprawdę mało tych błędów i prace były czytelne, prace były bardzo ładnie napisane. Ucząc w szkole też zwracam uwagę, że jeżeli uczeń oddaje mi pracę na komputerze, to podkreślam często, że komputer nie zaznaczy wszystkich błędów. Błędów interpunkcyjnych na przykład, duża, mała litera, często się zdarza się więcej błędów w takich pracach drukowanych na komputerze niż pisanych, więc staram się, żeby uczniowie pisali jednak po swojemu, tym bardziej, że będą maturę przecież pisać nie na komputerze w większości przypadków. A czego dotyczyło dyktando? Dyktando było związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Generalnie była to historia, wspomnienie o dziadku wachmistrzu, który był wiarusem i który był oczywiście przeżył wiele w czasie wojny, natomiast później miał różne też przygody po II wojnie światowej. Także taka historia trochę związana oczywiście z 80. rocznicą. Uczniów było 19 z różnych szkół i to nas bardzo cieszy, bo jest zainteresowanie i z przyjemnością przychodzą i nauczyciele, opiekunowie i sami uczniowie. Po tym dyktandzie jedno jest pewne, polska ortografia jest trudna. Jury konkursu po sprawdzeniu wszystkich prac wyłoniło zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Gieras ze Szkoły Podstawowej nr 1. Zastanawiałam się nad wachmistrzem długo. Zastanawiałam się nad tym, czy lepiej zapisać cyfrą rzymską, czy słownie II wojnę światową. Koniec końców się zdecydowałam na zapis słowny, ale myślę, że nie było szczególnych problemów. Uczennica popularnej jedynki popełniła tylko 2 błędy, jeden ortograficzny i jeden interpunkcyjny. Jaki jest zatem przepis na sukces? No, na pewno przepisem na ten sukces jest czytanie nawet nie tylko książek, ale też artykuły bardzo dużo wnoszą. Nawet takich drobnych rzeczy.
też wertowanie słowników ortograficznych raczej nie polecam, bo za dużo wtedy tego jest, ale też jak się zapozna z jakąś regułą ortograficzną, to potem na logikę można dojść do tego, jak się dany wyraz pisze. Drugie miejsce zajęła Zuzanna Stępień ze Szkoły Podstawowej nr 4, natomiast trzecie miejsce Zuzanna Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 13. Mistrzom ortografii gratulujemy. Kibice brunatnej drużyny podejmują kolejne kroki we walce o swój klub. W najbliższy wtorek, 3 grudnia, będą blokować drogę dojazdową do kopalni i elektrowni. Na facebookowym profilu fanów GKS-u Bełchatów kibice ogłosili, że przechodzą do kolejnego etapu walki w obronie upadającego GKS-u. We wtorek 3 grudnia w godzinach od 5.15 do 7 rano będą w sposób nadmierny eksploatować przejście dla pieszych w miejscowości Słok Młyn. Wszystko odbędzie się w sposób legalny. Jak sami dodają, zaczynamy od blokady zaledwie jednej drogi. Kolejnym krokiem będą blokady wszystkich dróg dojazdowych do kopalni i elektrowni z Bełchatowa, Szczercowa i Radomska. Młodzież GKS-u wywalczyła awans do Centralnej Ligi Juniorów. W rewanżowym meczu barażowym o grę w Centralnej Lidze Juniorów U17 podopieczni Adriana Teodorczyka pokonali na własnym boisku MKS Ząbkowie Ząbki 2-0, w dwumeczu 4-1. Taki wynik daje młodym adeptom piłki nożnej szansę, by na wiosnę grać w tych ogólnopolskich rozgrywkach. Warto dodać, że podczas wtorkowego meczu młodzi piłkarze mogli liczyć na spory doping ze strony swoich kolegów z popularnego Mickiewicza, którzy zasiedli na trybunach, a wszystko to w ramach współpracy GKS-u i utworzonych w tej placówce klas Mistrzostwa Sportowego. PGS Kra pokonała zespół Werwa Warszawa Orlen Paliwa 3-1 i jako pierwsza wygrała ze stołecznym zespołem w tym sezonie plus ligi najlepszym zawodnikiem. Tego meczu wybrany został Mariusz Wlazły. Myślę, że bardzo jesteśmy zadowoleni z tych trzech punktów. Przede wszystkim dlatego, że to był bardzo ciężki mecz i mógł się podobać kibicom, bo było bardzo dużo wymian, takich naprawdę potężnych, bym powiedział, z jednej i z drugiej strony bardzo dużo obron. I pod względem kibicowania mam nadzieję, że będzie więcej takich meczy. Pod względem ładunku emocjonalnego dla nas, to mam nadzieję, że te mecze będą mniej emocjonalne, ale cieszę się, że wygraliśmy. Fakt, że drużyna była niepokonana, ale chciałbym tu też pogratulować, bo naprawdę dobrze grają. Mieli swoje problemy, gdzieś tam są rozwiązane i tutaj ukłony w stronę władz klubu, że gdzieś tam pospinali i ta siatkówka może istnieć w Warszawie na takim poziomie, jakim jest, bo my dzisiaj się cieszymy ze zwycięstwa, ale pamiętajmy, że to jest bardzo dobra drużyna z dobrymi zawodnikami i trzeba uważać, bo już pokazała, że może z każdym wygrać. To, co się dzisiaj wydarzyło, to przede wszystkim od strony takiej mentalnej, nastawienia, takiego pozytywu, który był na boisku w każdym momencie, nawet jeżeli gdzieś tam byliśmy z tyłu w punktach, to musimy pielęgnować i na pewno nad tym się trzeba też skupić, bo części taktyczne i techniczne to zawsze mogą być lepsze, gorsze, ale to nastawienie jest najważniejsze. Tak całkiem na serio, to bardzo się cieszymy, że wygraliśmy, że są 3 punkty, bo po prostu najzwyczajniej w świecie takiego zwycięstwa nam brakowało. Po trudnej walce, po trudnym meczu z bardzo dobrym przeciwnikiem, bo trzeba też uszanować to, co dzisiaj robili zawodnicy z Warszawy. Niesamowicie bronili, ciężko było się dobić do boiska, te piłki wracały na naszą stronę. A my to wytrzymaliśmy i złamaliśmy ich trochę, więc to bardzo cieszy. O tym niedzielnym meczu myślę, że wszyscy chcieli zapomnieć, może oprócz Kuby Kochanowskiego, który tam zagrał bardzo dobrze, ale też pewnie chciał zapomnieć, dlatego że no nie wywieźliśmy stamtąd żadnego punktu i nie wygraliśmy tego spotkania. I może taka porażka była nam potrzebna, może po prostu dzięki tej porażce też się zbudowaliśmy na ten mecz i było widać, że każdy jest na maksa skupiony, każdy daje wszystko, co ma. Gdzieś tam jakieś drobne przeziębienia się wdały też na zespół i chłopakom niektórym, nie powiem którym, było bardzo, bardzo ciężko też dzisiaj widać, ciężko oddychali i ciężko im się grało, a mimo to wytrzymaliśmy do końca, nie pękliśmy w żadnym momencie, bo tych momentów trudnych też kilka było i 3 punkty zostają w Bełchatowie i to są bardzo cenne 3 punkty, ja się z nim bardzo cieszę, bo teraz kolejne mecze z trudnymi rywalami,
A plus liga pędzi, jest wiele niespodzianek, jest myślę, że ciężko wyłonić faworyta przed praktycznie każdym ze spotkań. Na pewno cieszy zwycięstwo. Ja oczywiście też cieszę się, że miałem szansę się pokazać, że wygraliśmy z tak klasową drużyną, którą w tym sezonie niewątpliwie jest Warszawa. Bardzo ciężki zespół, bardzo trudny mecz, powiem szczerze. Praktycznie każde sety rozgrywały się o dwie piłki, także naprawdę mecz walki, dużo nas to kosztowało sił. Dobrze, że udało się zamazać porażkę z Kędzierzynem i u siebie wygrać to spotkanie, bardzo ważne spotkanie. Trener Gogol uczulał nas na bardzo cierpliwą grę. Zespół z Warszawy bardzo dobrze broni, naprawdę myślę, że jest to najlepiej chyba broniąca drużyna w lidze. Także graliśmy cierpliwie, ale mimo wszystko gdzieś tam udało się te punkciki uciułać i wygrać to spotkanie. Dzisiaj to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam. Zapraszam na jutrzejszy serwis tradycyjnie o godzinie 20. Do zobaczenia.